Torgal to ponadczasowy komiks belgijskiego scenarzysty Jeana Van Hamma oraz polskiego rysownika Grzegorza Rosińskiego. Wydawnictwo Hachette wydaje teraz nowe, ekskluzywne wydanie kolekcjonerskie tej serii. Mamy duży format, twardą oprawę, srebrne zdobienia, a do tego cała kolekcja będzie układała się w piękną panoramę na grzbietach. A teraz krótko o pierwszych trzech tomach tej kolekcji. Tom pierwszy, Zdradzona czarodziejka. Poznajemy głównego bohatera Torgala. Darzy on miłością córkę wodza wikingów północy, Gandalfa Szalonego. Ten postanawia pozbyć się niedoszłego zięcia i przykuwa go do skały. Tam Torgal ma czekać, aż nadchodzący przypływ odbierze mu życie. Z opresji ratuje go tajemnicza Sylwia, czarodziejka, która w zamian za pomoc oczekuje, że Torgal będzie jej posłuszny przez rok. I ma to być czas pełen zajęć. W tym tomie znajduje się jeszcze 16-planszowa historia poboczna, która bada paradoksy czasu. Tom drugi, Wyspa Lodowych Mórz. Torgal i wybranka jego serca, Arisia, nie mają przed sobą lekkiej drogi ku spokojnemu życiu. Pomimo tego, że Torgal pragnie jedynie spokoju i miłości, los rzuca mu pod nogi kolejne wyzwania. W tym tomie dowiadujemy się więcej o pochodzeniu Torgala i ci, którzy nigdy wcześniej nie mieli z tym komiksem do czynienia, mogą być zaskoczeni. Tom trzeci. Trzej starcy z kraju Aran. Ten tom jest doskonałym potwierdzeniem tego, że im dalej z historią Torgala, tym lepiej. W wyniku niefortunnego biegu zdarzeń Torgalowi przyjdzie wziąć udział w misji, która wystawi na próbę jego ludzkie wartości, spryt i siłę. Jego przeciwnikami będą zawodnicy reprezentujący swoją postawą zdradliwość, tchórzostwo i bezmyślną, brutalną siłę. Kreska w Torgalu jest niesamowita i tworzy klimat opowieści. Postacie są bardzo realistyczne, krajobrazy bogate w detale i wszystko tworzy tutaj naprawdę spójną całość. Rosiński doskonale potrafi oddać ruch, dzięki czemu sceny walk wydają się być takie dynamiczne. Na końcu każdego tomu znajdują się dodatkowe materiały informacyjne, biogramy postaci oraz kulisy powstawania komiksu. Wszystko to opatrzone z archiwalnymi rysunkami i szkicami. Wydawnictwo Hachette zaserwowało nam naprawdę piękne wydanie, z którym polecam Wam się zapoznać. Kolekcję znajdziecie na stronie kolekcja-torgal.pl.